Czy mały miejski samochód, jeśli ma wyglądać ciekawie, to musi to od razu oznaczać rozbudowane możliwości personalizacji, tablety w środku itd.? Nie. I tego idealnym przykładem jest Hyundai i20 Active, o którym opowiemy Wam dzisiaj. Hyundai i20 Active ma chromowaną osłonę przedniego zderzaka, czarne nadkola, inne progi i listwy po bokach, nowe felgi, tylny zderzak z charakterystyczną osłoną, podniesione o 2 cm zawieszenie i srebrne relingi. A te relingi mają też jeszcze jedno zadanie w tym samochodzie, czyli optycznie trochę go jeszcze podwyższają. Wnętrze, jak widzicie, jest bardzo konserwatywne, stonowane, ale ma bardzo wiele zalet. Po pierwsze, pozycja za kierownicą jest naprawdę super, bo zobaczcie, jak można regulować kolumnę kierownicy, w jakim zakresie. To jest bardzo daleki zakres, co ja sobie bardzo cenię, bo wtedy mogę sobie siąść trochę dalej, nogi mam bardziej wyprostowane, a tu dalej wszystko się zgadza. Do tego podgrzewane fotele i kierownica nie wymagają dopłaty. Tu bardzo fajny, miękki materiał, dopiero tutaj się robi twardo. 2 wyjścia USB z przodu i bardzo duża zaleta też tego wnętrza, czyli te wszystkie miejsca, gdzie można coś odłożyć. To jest bardzo praktyczne, bo tu mamy dużą półkę na telefon, portfel czy coś tego typu. Mamy dwa, co nie zawsze jest oczywistością w samochodach miejskich, mamy dwa uchwyty na kubki. Oprócz tego jeszcze, co znowu nie zawsze nawet w segmencie C jest oczywistością, czyli mamy jeszcze jakąś półeczkę tutaj obok tych uchwytów i tu jeszcze mamy taki dość głęboki schowek, czy też można tutaj włożyć jakąś kawę, jeśli się podróżuje z tyłu, więc to jest naprawdę super, ale nie ma wodotrysków, na przykład mamy zwykły, mały ekran, nie żaden dotykowy panel i to mi tutaj w zupełności wystarcza, nie przeszkadza, jest po prostu, powiedzmy, klasycznie. Zegary są bardzo, bardzo proste, ale też bardzo przez to czytelne, ale jest komputer pokładowy, jest też system, który pomaga nam utrzymać się na pasie ruchu, jest tempomat, więc pod względem i wyposażenia, i pod względem tego, jak to wnętrze wygląda, czy nawet ergonomia, gdzie ja tu sobie wszystkim mogę operować tak naprawdę nie odrywając pleców od oparcia, jest, powiedziałbym poprawnie, ale to poprawnie nie w kontekście przeciętnie, tylko to wnętrze jest naprawdę bardzo przemyślane, praktyczne, chce się tutaj po prostu jeździć. I kolejna bardzo duża zaleta tego samochodu to ilość miejsca z tyłu, bo zobaczcie, siedzę sam za sobą, czyli mam 1,86 m wzrostu i moje kolana nawet nie dotykają fotela, dlatego że on jest też tutaj tak wyprofilowany. Do tego pod fotelem jest dużo miejsca, więc nawet w zimowych butach bym się tutaj zmieścił, czy mógłbym sobie po prostu bardziej wyprostować nogi. No niestety, to jest samochód segmentu B, więc od razu widać, że tu nie ma miejsca za bardzo na piątą osobę, już jestem, powiedzmy, w jej przestrzeni, ale jakbyśmy się ścisnęli, może. Ale 4 dorosłe osoby, to miejsca dla tych 4 dorosłych osób jest tutaj naprawdę aż zaskakująco dużo, bo nawet jeśli chodzi o miejsce nad głową, mogę się wyprostować i nie dotykam nawet włosami pod sufitki, więc jest po prostu super pod tym względem, jak na samochód segmentu B, ale nawet nie tylko patrząc przez pryzmat samochodu segmentu B. Po prostu jest tutaj wystarczająco dużo miejsca praktycznie dla każdego. Kolejny bardzo duży plus Hyundai i20 Active to jest bagażnik, który mieści 326 litrów. Ma bardzo regularny kształt, więc naprawdę dużo można tu zmieścić. Do tego ma nawet haczyki, jest nawet światełko. Pod podłogą nie mamy koła zapasowego, ale też tutaj jest naprawdę sporo miejsca, żeby coś tu jeszcze przewieźć. Więc trzeba przyznać Hyundaiowi, że być może jest to samochód segmentu B, być może trochę tylko udaje tego SUV-a, ale zupełnie jak SUV jest bardzo praktyczny. Wadą wyglądu zewnętrznego Hyundai i20 Active jest na pewno światło wsteczne zamontowane tutaj w zderzaku, bo kiedy za nami będzie samochód z wyżej wprowadzoną linią maski, czyli na przykład jakiś SUV, to on nie ma za bardzo szans zauważyć tego światła, że my na przykład na parkingu, stojąc przed nim, chcemy cofnąć. Więc to jest może fajne, ale niepraktyczne. Hyundai i20 Active bardzo pozytywnie zaskakuje też pod względem prowadzenia i już rozkładam to na czynniki pierwsze. Układ kierowniczy dość bezpośredni, nie ma tu żadnej w nim sztuczności w generowaniu oporu, jest po prostu przyjemnie, do tego kierownica naprawdę dobrze leży w rękach, jest wykonana z przyjemnego materiału, reaguje samochód od razu na takie minimalne ruchy, więc to jest super i da się go dość dobrze dzięki temu też wyczuć. Do tego manualna skrzynia biegów dość ma krótkie przełożenia, ale dzięki temu nabiera cała ta jazda większej dynamiki i to też tutaj bardzo pozytywnie wpływa na odbiór całej jazdy. No do tego jest to o 2 cm podniesione zawieszenie, które no może nie, wiosny nie czyni, tak powiem, ale daje już nam jakby trochę większy komfort psychiczny, że jakiś krawężnik nie będzie za wysoki, czy jak jedziemy po drodze, która jest trochę gorszej jakości, to że tam nic się nie stanie, więc to jest plus. Ale przy podnoszeniu zawieszenia było oczywiście ryzyko, że samochód będzie się bardziej przechylał w zakrętach i to mogłoby być już niefajne, więc Hyundai tutaj wyszedł nam naprzeciw i trochę to zawieszenie, mam wrażenie, usztywnił. I w tym egzemplarzu mamy akurat jeszcze całkiem cywilizowane opony o wyższym profilu, więc one też dodatkowo amortyzują jeszcze jakieś tam nierówności, ale jeśli zdecydowalibyśmy się na większe felgi, które oczywiście, że lepiej wyglądają, to tego komfortu byłoby tu już trochę mniej i mogłoby to już zacząć niektórym osobom przeszkadzać. 100-konna, 1-litrowa, 3-cylindrowa jednostka napędowa z turbosprężarką. To brzmi naprawdę dobrze w samochodzie tych rozmiarów i takie jest w praktyce, bo w połączeniu właśnie z tą skrzynią biegów rozpędzamy się naprawdę dynamicznie. Oczywiście na papierze tego nie widać, ale tak jak to czuć, to no naprawdę jest dobrze, szczególnie w mieście. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby ten samochód nazwać jakimś takim mułem, więc to jest super. Jeździ się tym Hyundaiem bardzo przyjemnie, czasem nawet szybko i przyjemnie. Jest angażujący w prowadzeniu, więc jak dla mnie to jest bardzo duży plus, bo to jest z reguły to, czego ja szukam w samochodach, więc tu brawa dla Hyundaia. Jeśli chodzi o całokształt, to ja uważam, że i20, nawet ten podniesiony Active jest to, no Hyundai po prostu odwalił kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o to, ile wysiłku zostało włożone w to, żeby ten samochód dobrze się prowadził. Hyundai i20 można mieć już od 597 zł miesięcznie w najmie długoterminowym. W cenie klient otrzyma ubezpieczenie, serwis, naprawy, assistance i 2 komplety opon z przechowywaniem i ich wymianą. Hyundai i20 Active bardzo pozytywnie nas zaskoczył i na pewno sprawdzi się i w mieście, i poza nim. Więc jeśli tylko nie uważacie tej trochę wyższej ceny za przeszkodę, to myślę, że na pewno warto.